Merytorycznie o e-commerce. To podcast dla wszystkich zajmujących się sprzedażą w internecie. Praktyczne porady, rozmowy ze specjalistami i właścicielami sklepów internetowych. Zapraszam Marcin Rudzik. W 32 odcinku porozmawiamy sobie o SEO i pozycjonowaniu w sklepie internetowym. SEO i pozycjonowanie można rzec, że jest najważniejszym źródłem ruchu, ponieważ wyniki organiczne... Przede wszystkim z Google są najbardziej naturalnym miejscem do pozyskiwania klientów. Każdy sklep, każda firma chciałaby być w top 10, a najlepiej w top 3, top 1 wyników w Google. Ale im dużej świat online istnieje, im więcej sklepów się tworzy, to jest nam coraz ciężej przebić się na szczyty wyszukiwarek. Do rozmowy zaprosiłem Beatę Wysocką, specjalistkę SEO z agencji e-commerce Brand Active. Zapytam Beatę m.in. o to, w jaki sposób dobrymi nawykami sami możemy sprawić, że nasz sklep będzie przyjazny na wyszukiwarek, jak współpracować z zewnętrznymi agencjami oraz jak wielkość budżetu i czas przekładają się na wyniki w Google. Zaczynamy! Powiedz mi, Beata, jak długo zajmujesz się tym, co się zajmujesz? czyli SEO. Eee, y -hmm. SEO i pozycjonowanie. Tak też o tym sobie powiemy, czym się to różni. Eee, tak naprawdę pracę y, w SEO rozpoczęłam już w 2017 roku. Wtedy działałam jako link builder, czyli osoba, m, która pozyskuje linki y -hmm. do strony, a już y, jako pozycjoner SEO wiec pracuję a tak od początku 2018 roku. Czyli można powiedzieć, że w doświadczenie w tym, tak stricte SEO i pozycjonowanie, mm -hmm. masz trzy lata, Tak. E, rok zajmowałeś się linkowaniem, ostatnie mm -hmm. dwa lata e, zajmujesz się i, i też nadzorujesz linkowanie e, oraz um, no, dbasz o audyty, o SEO, tak, tak, analizujesz tak. strony tymi rzeczami. Okej, okay. a jeżeli chodzi o e-commerce taki, e, bo, bo no podcast to jest o e-commerce, wiadomo, mm -hmm. e, no też wiem, bo wiem, bo, bo pracujemy mm -hmm. razem, e, że skupiasz się na czym? Nie na stronach internetowych, tylko na. Tak, od około dwóch lat pracuję już wyłącznie tylko na sklepach internetowych. To ile w swojej tak Karierze tej takiej dwuletniej tutaj mm -hmm. też w Brand Active w tym e commerce przerobiłaś tych projektów, bo to pewnie różnej maści i abonamenty, i audyty, i jakieś konsultacje, ale byś mm -hmm. jak zebrała wszystko do całości, to. No, jakby zebrać to wszystko, to myślę, że spokojnie kilkadziesiąt y, tych projektów by się zebrało. Mm -hmm. A takich stałych abonamentowych mm -hmm. pewnie trochę mniej. Stałych abonamentowych y, myślę, że to będzie tak 20 to 25, mm -hmm. coś w tych okolicach może nawet więcej. Okej, okay, no realizujecie mm. to w dwuosobowym zespole mm. i no, to, to, to już wiemy, czym się zajmujesz i, i co robisz, słuchacze też już o tym wiedzą. No i właśnie sklepy internetowe, to, to jest istotne, bo, bo te dwa lata twojego doświadczenia to jest właśnie wokół tych sklepów internetowych. Pewnie dużo widziałaś, e, różne mm. rzeczy, małe i wielkie, średnie, przechodziłaś przez różne projekty. To dzisiaj cię trochę zapytam o te rzeczy, porozmawiamy mm. sobie właśnie, e, jak zadbać o dobre SEO i pozycjonowanie e, w sklepie internetowym. Ale jeszcze cię zapytam, jak wygląda twoja praca aktualnie? Taki w ogóle dzień twojej pracy, bo jestem ciekaw. Albo jest Audy CEO. Mhm. jeśli mam do czynienia z nowym klientem, albo jest to optymalizacja strony, jest to też praca nad strategią pozyskiwania linków, rozdysponowanie zadań między programistów, copywriterów, tudzież zlecanie właśnie tych linków już na zewnątrz. Mhm, do pozyskiwania mhm. gdzieś tam. No to jest kawał rzeczy do skoordynowania, nie? Ja tak od razu to zaznaczę, żeby też słuchacze wiedzieli, że, że czym się taka praca wiąże, bo czasami ktoś zleca do agencji taką pracę mhm. i nie do końca wie, ile osób też w to zaangażowanych tak, jest. Tak. Właśnie y, praca y, nad SEO strony w, agencją, w agencji ma te zalety, że nad stroną pracuje jakby, no, sztab specjalistów, nie tylko jedna osoba. Y, nawet możemy zaangażować to grafików, także, jakby, mhm. żeby w pełni jakby zadbać o, o te działania. No, SEO się mocno na pewno przeplata tam ze wszystkimi kwestiami UI i, i, i wydajnością strony, tak, Dokładnie. No dobrze. Mówimy SEO, SEO i pewnie tego słowa będziemy na częście używać, ale mhm. jaka jest różnica pomiędzy SEO a pozycjonowaniem? Co to jest pozycjonowania, co to mhm. jest SEO? pozycjonowanie. Są to działania, które mają dążyć do uzyskania dobrej widoczności strony w wynikach wyszukiwania. I właśnie pozycjonowanie można podzielić na działania SEO. Jest, są to działania, pozycjonowanie on-site i to jest właśnie SEO, to jest wszel mhm. wszelka optymalizacja strony, audyty. Mamy też pozycjonowanie off-site. Na niego składa się delikowanie mm, y linkowanie na zewnątrz, tak? Tak, to, to tak Ten pozyskiwanie link. linków, a, a także inne czynniki, jak na przykład działalność w social mediach ma jakieś tam... No, no tak, często też podkreśla. Wywód. Czasami gdzieś tam słyszy, mm -hmm. w kuluarach, gdzieś tam na korytarzu, mówi, że kurczę, no te, te linki YouTube i tak dalej, one są istotne, nie? I tak. one są faktycznie hmm. ważne? tak? Link pod YouTube. One budują taki, taki naturalny profil tych linków. Mm -hmm. um, także to też jest istotne. Do tych czynników zewnętrznych zaliczamy też profil Google: Moja firma. Także słuchacze, widzicie, profil Google: Moja firma, nawet jeżeli nie działacie lokalnie, to warto mieć, bo tak. daje link wartościowy. Mm -hmm. nie? No i generalnie pewnie wiele innych naturalnych, najlepiej linków pozyskiwanych gdzieś przez przypadek, gdzieś w jakichś artykułach, ale to będziemy sobie o tym mówić. Mm -hmm. Także różnice między SEO a pozycjonowaniem wiemy mniej, mniej więcej. Yy, tak, yy, ale ogółem potocznie stosowane jest to zamiennie. No dokładnie. Yy. Tak, żeby tak ktoś się mm. nas nie czepiał, że mówimy, mm. mieliśmy mówić o jednym czy o drugim, używamy tych słów zamiennie. Tak, i tak to ten mówić. podział głównie funkcjonuje w Polsce, bo jakby międzynarodowo właśnie mamy SEO on-site i SEO off-site. Yy -y. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Yy -y. To dobra. to... Bo jeżeli chodzi o, o właśnie to całe pozycjonowanie i, i SEO, to zwykle myślimy o, o, o Google, nie o przeglądarce, proszę, wyszukiwarce. Przeglądarka to mamy chromę. Mm -hmm. e... Ale o jakich jeszcze wyszukiwarkach warto pamiętać? Bo czy to nie jest tak, że czasami zapominamy o, o innych. Wiesz <laughs> o czym mówię? Pozycjonując strony, właśnie skupiamy się głównie na Google. Te wszystkie zalecenia optymalizacyjne mm, często działają też na inne przeglądarki, y, bo one często się inspirują właśnie działaniami Google'a. Jakie przyglądarki y, jeszcze są popularne? Wyszukiwarki. No. O, Wyszukiwar. wyszukiwarki. Y, jest to y, Bing i on pozyskuje około 3% ruchu. Okay. No, to jeżeli mamy sklep, gdzie ta skala jest taka duża, gdzie mamy mm -hmm. kilkaset, kilka tysięcy zamówień dziennie, to te 3% potrafi zrobić e, różnicę, nie? Ja jak przyglądam przeglądam czasami Google Analytics moich klientów, to widzę tego binga często. Tak, tak, tak. Warto warto o tym pamiętać. Są też rynki, które są zdominowane przez inne przeglądarki niż Google. Są to na przykład Czechy, Chiny albo Rosja. Także przy tych działaniach jakby no, należy mieć to na uwadze. Czy jeśli myślimy o działaniach takich mhm. cross border, to jednak powinniśmy pamiętać, że no nie, nie, tam nie tylko Google będziemy, nie? Trzeba zweryfikować, jaka tam jest na miejscu też ładnie. Bo w ogóle Bing to chyba się tak bardziej na zachodzie używa, nie? Yahoo, ja, to już wypowiadam. Tak, tak. Yy, Też. Tak, Yahoo w Polsce jakby, jakby ściąga mniej więcej 1-2% mm -hmm. użytkowników. No dobra, to na początku wspomnieliśmy o, o dodatkowych tych wyszukiwarkach. A powiedz mi jeszcze, w jaki sposób wyglądają statystyki sklepu, który dopiero się zakłada? No jest wielu twórców sklepów, zaczynają, kupują domenę. Mm -hmm rejestrują, nie uh -huh. było takiej wcześniej domeny, no i są w jakiejś tam branży załóżmy. No dajmy przykład, branża zabawki. Uh -huh. Jest taki świeży, ktoś sobie wymyślił, będę sprzedawał zabawki, czy już wiemy, że na dość konkurencyjnym rynku, rejestruje jakąś sobie tam domenę. No i jak on w ogóle wygląda według narzędzi i wszystkiego w Google? kim on jest ta Google w ogóle, nie? żeby zrozumieć, kim jest nowy podmiot dla mhm. tych wszystkich wyszukiwarek. Jest to dość ważny aspekt, bo różnica jest tak naprawdę ogromna między nową domeną, a domeną, która istnieje już i działa sklepem od jakichś, powiedzmy na, na przykład pięciu lat. Mhm. Nawet jeśli taka domena nie była wcześniej pozycjonowana, już ma przewagę. Bo najprawdopodobniej istnieją już na niej jakieś treści, Okay. Ma pozyskane linki, może niewiele, ale jakieś pozyskane naturalnie, także już, już jakieś linki to nie prowadzą. Są już najprawdopodobniej tam wykonywane działania na social mediach i jakby no, te statystyki wyglądają zupełnie inaczej. Czyli ważne jest, żeby jak kupujemy, rejestrujemy domenę, to warto zastanowić się, czy nie warto kupić z historią tej domeny. To jest takie pierwsze działanie, pewnie pod CEO, nie? A tak, dokładnie. Warto wziąć to pod uwagę. A te różnice, jeszcze bo jeszcze mm. się o tą różnicę, właśnie. załóżmy, nie, nie kupiłem tej domeny takiej z historią. Zaczynam mm -hmm. od zero. Od zera. Mam sklep nie wiem, super zabawki od marcina.pl. Zadaję e, zabawki i, i my tego nie możemy zobrazować, bo, bo słuchacze nas słuchają, mm -hmm. ale gdzie jest ta konkurencja często, a gdzie jesteśmy my? Ty czasami pokazujesz właśnie w narzędziach Senuto gdzieś tam, jaką historię trzeba przejść. Mm -hmm. Tak, Senuto, dobrze mówię? Tak, Senuto. Gdzie mm -hmm. jesteśmy. My, załóżmy dany, dany projekt, a gdzie, gdzie jest jeszcze konkurencja najbliższa, taka najbardziej porównywalna. Jak w liczbach to możemy nazwać, to jest często kilkadziesiąt razy wyżej, tak? Kilkaset nawet? No myślę, że tak. To, to, to są może jakieś taki z ciekawości taki, znajdziemy może jakiś uh -huh. screen i wrzucimy w podsumowaniu odcinka. I ja od uh -huh. razu mówię, że podsumowanie odcinka tradycyjnie na marcinrudzi.pl ukośnik 032, bo to jest 32 odcinek. Także takie wrzucimy porównanie, żeby właśnie słuchacze wiedzieli, od czego zaczynamy w ogóle, nie? gdzie jest nasza konkurencja. To fajnie obrazuje, często kurczę, to my mamy jeszcze kawał drogi do zrobienia, nie? Więc mm -hmm. no, po to też, też ten odcinek jest dla takich, którzy zaczynają, ale też dla takich, którzy no, już są wysoko, nie? Mm -hmm. Tylko może sobie porozmawiamy właśnie o dobrych, lepszych nawykach, co robić, żeby być jeszcze wyżej. A powiedz mi, czy są jakieś statystyki gdzieś, czy czym może z doświadczenia to powiesz, jaki ruch jest pozyskiwany przez o, organicznie? jak Ty się spotykasz ze sklepami? Mm -hmm. Ile to jest procent? No, bo w Analyticsie mamy często taki diagram, mm -hmm. gdzie tam jest załóżmy Google, nie wiem, PPC to jest tyle, tak, social media to tyle. Ten organik, tak zwany. Ile on stanowi, czy ile powinien stanowić? Statystycznie najczęściej jest to główny ruch sklepu. Mhm. Um, oczywiście w zależności, ile wydajemy na reklamy Google Ads i na reklamy na Facebooku, to statystyki mogą się różnić. No, między um. 20 a 50 powiedział tak, jest okej. Okay? No bo to zależy od tego, co Tak, z... Myślę, że, że tak, że między 20 a 60% mhm. ruch organiczny. To dominuje. jest ruch organiczny. Mhm. No, Jaki jest ruch organiczny, 10%, 20% to znaczy, że jest mało. Mhm. Warto dążyć chyba do tego, żeby było bliżej co około 50% do, do góry. Mhm. Myślę, że no tak, 30-50% to mm -hmm. już, już jest sporo. No bo to też, jeżeli jest za dużo, to też może świadczyć o tym z kolei, że może niewykorzystywany, nie wykorzystywany, w sklepie nie wykorzystywany jest PPC i inny e-mail marketing i tak dalej, że organik dominuje. Mm -hmm. No ja tak z, i z audytów i tak z rozmów z klientami, ze specjalistami, z, tak widzę najczęściej, że każdy przyjmuje strategię, żeby to była taka dywersyfikacja, czyli porówno każdy kanał. Nie? To mm -hmm. tak kolorowe się tam kółeczko wtedy robi, mm -hmm. że mamy i z e-mail marketingu, i z organika, mm. i z czegoś, tak? To, to jest zdrowe podejście, żeby w ten sposób y, podchodzić. A powiedz mi, na jakie pozycje patrzą ludzie, internauci, jeżeli szukają czegoś w Google? Są kupić, załóżmy, zabawka dla trzyletniego dziecka. I ona na jakie pozycje będzie patrzył w Google, Aha. w wyszukiwarce? Ym, to tak naprawdę cztery pierwsze pozycje y, w wyniku wyszukiwania są kluczowe. Ym, cztery? Cztery. Nie pięć? No, nie trzy? Można się, czemu cztery powiedziałeś. E, ostatnio właśnie widziałam takie statystyki, gdzie m, pierwsza pozycja mhm. e, to m, możemy ściągnąć tutaj około 30% użytkowników. Od drugiej do czwartej to jest tak między 10 chyba a 15%. Mhm. A co reszta zabiera ruchu wyniki sponsorowane wyżej? E, znaczy tutaj w tych statystykach chyba to nie było w ogóle ujęte, tylko jakby procentowo rozłożone kolejne e, mhm. kolejne 10. Pozycji. I tutaj ciekawostka, że ten dziesiąty wynik to tylko 2,5% liczby mhm. kliknięć. I dziesiątki. Czyli na pierwszej stronie. A co z wynikami na drugiej stronie? No, na drugą stronę to już praktycznie mało kto zagląda. Mm -hmm. <laughs> Pewnie wiemy też po swoich praktykach, gdy już naprawdę jesteśmy czymś tam dokładnie zainteresowani i drążymy i szukamy, no to faktycznie to się dzieje. Kluczowa okay. jest tutaj ta pierwsza strona. Czyli no, dążymy do pierwszej mm -hmm. strony, ale wiemy, że czasami mamy taką branżę konkurencyjną, że ciężko jest być w pierwszej stronie. Wtedy staramy się dobierać frazy mm, na długi ogon, czyli te, te frazy dłuższe, dłuższe, bardziej sprecyzowane, na które które y, jesteśmy w stanie osiągnąć mm. wynik. No właśnie, czyli, czyli nie rzucamy się na frazę zabawki, mm -hmm, no z... bo, bo będzie mm. ciężko. Raczej trzeba z pokorą mm. poszukać, w czym się możemy wyróżnić. O tych praktykach jeszcze sobie powiemy, mm. ale jeszcze powiedz mi, no bo wydaje mi się, że dla ciebie, jako dla osoby specjalisty od SEO, jak ktoś jest na drugiej trzeciej stronie wyniku, to dla ciebie jest dobra wiadomość. Ty często mówisz, że kuczysz super, bo to już jest blisko awansu do pierwszej strony. Tak, dokładnie. Podczas działań pozycjonerskich skupiamy się właśnie na tych wynikach z drugiej trzeciej strony, bo jeżeli one już sobie tam są, mhm. to będzie nam łatw, łatwiej osiągnąć pozycję w top 10. To Wskazówka te też wyniki. dla słuchaczy, nie? Jeżeli widzicie, sprawdźcie na jakie frazy jesteście mhm. w drugiej trzeciej. I warto je podbić po prostu, nie? Bo być może wskoczycie na tą dychę. Czyli tak można się zaśmiać, że śmieję się z tego, właśnie, że druga, trzecia strona to są tak bardziej dla pozycjonerów, tak? Strony na Google, nie? Tam bardziej wypatrzycie na to, co można wyciągnąć jeszcze do top 10. Z podcastu merytorycznie o e-commerce. No dobra, o tej domenie już sobie powiedzieliśmy, bo, bo przechodzimy teraz do tej takiej części praktycznej. Powiedzieliśmy mm. sobie trochę o tych statystykach, wiemy jak to wygląda, zobrazowaliśmy to słuchaczom. No i pierwszy krok, jaki robimy w ogóle przy naszym pozycjonowaniu w ogóle przy sklepie internetowym, to jest wybór domeny. Tak? Tu już, już powiedziałaś, mm. że domena super jest, jeżeli jest mm -hmm. z jakimś e, czasem, a teraz powiedz mi, domena, która ma frazę, tą główną, na której nam zależy, czy już niekoniecznie? Bo kiedyś takie było przyjęte, że szukało się domeny z frazą. Tak. Kiedyś było to czynnikiem rankingowym właśnie dla uzyskania dobrych pozycji w Google. Aktualnie ma to jeszcze wpływ, Aha. ale już nie, nie tak istotny, więc można o tym pamiętać, ale niekoniecznie jakby kierować się wyłącznie mhm. tą frazą. Fajnie, jeżeli uda się nam zamieścić frazę w naturalny sposób w domenie. Takie przykłady, to na przykład mBank. A co, co zamieścił w domenie? No właśnie bank. Aha, no tak, mhm. racja. <laughs> <laughs> mBank. Mhm. No. Co jeszcze przychodzi mi na myśl taki sklep? Z, z sklep kawa. Mm -hmm. no to te, też właśnie jak ktoś szuka sklepu z kawą, to mm -hmm. to, to, to To są dobre. Zamanacła mm -hmm. no, w sobie, super Dokładnie. domena. W ogóle myślę, że ona jest mm -hmm. warta ku setki tysięcy złotych. Mm -hmm. Ale no niekoniecznie warto się kierować tylko, tylko y, zawartością tej frazy, bo y, jeśli na przykład mamy in, inny brand y, po wejściu na stronę, to może wyglądać to swamersko. Nie budzi no zaufania jak. użytkownika, y, zwłaszcza jak tych fraz jest upchanych więcej. Mm -hmm. y, Domena to to, powinna być właśnie krótka, chwytliwa. No właśnie, czy jak jest okazja, żeby mieć, tak jak powiedziałeś, przykład fajny kawa, mm -hmm. to jak najbardziej, e, ale jak nie, no to lepiej skupić się na tym brandzie, nie? Dokładnie. No dobra, a powiedz mi, jeżeli chodzi o silnik sklepu internetowego. Mm -hmm. Zwykle rozmawiamy, jaki silnik wybrać pod względem, w sumie ja to pytanie zadaję często moim tutaj gościom i prawniku nawet zadałem, mm -hmm. e, różnicę między dedykiem, open source'em, mm -hmm. no ale to też się tyczy SEO. Tobie, jako specjaliście od tych spraw, SEO i pozycjonowanie, na jakich silnikach pracujesz najlepiej? Jeżeli co masz po drugiej stronie, to mnie interesuje. Hmm. Ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jakby żaden z tych silników jakby nie jest zły. <grym> z każdego wyniesiemy jakieś plusy. To, to wspomnijmy sobie coś słuchaczom, na jakich tych silnikach pracujesz też, nie? Głównie na sasach, tak? tak? Bo, bo pracujesz hmm. w agencji e-commerce, rentakty, widzicie, skupiają się na sasach no i przede wszystkim hmm. na Shopify, więc to są sasy, w których których dużo można, ale nie zawsze wszystko też, nie? Dokładnie. To nie są dedyki, to jest ta różnica, nie? Są, mamy tutaj pewne ograniczenia, ale dużą zaletą jest y, możliwość prowadzenia sporej ilości zmian już po prostu w panelu strony bez angażowania programisty. Po prostu przyspiesza przy, to cały proces. No i też okazuje się, że coraz częściej w tych SASach można sobie jakieś aplikacje kupować, dopisywać, robić, mhm. nie? Rozszerzenia. Korzystasz z, tak, z takich tak, tak, rozwiązań? Tak, tak, jak najbardziej. Te rozwiązania również ułatwiają wdrożenie. Yy... No, chociażby mm. ludzie mogą znać z WordPressa tego Yoasta, nie? Jeżeli ktoś ma sklep na WooCommerce'ie, to może korzystać mm. z takiej wtyczki jak Yoast, dobrze to wypowiadam? Yoast.com. Yoast.com, no coś takiego. Mm. Yy, no bo mamy tak, sasy, mamy open sourcey i mamy... Rozwiązania dedykowane. Mm -hmm. SAS, dedykowane oprogramowanie, najważniejsza kategoria, podzielona na trzy. No i co, w open source? W open source no, mamy już więcej tych możliwości. Czyli właśnie, żeby mm -hmm. jakieś e, mag Magento to też będzie tak. open source, mm -hmm. nie? Możliwości mamy tutaj więcej, ale potrzebne jest większe zaangażowanie mhm. osoby technicznej. Okay. W Dedyku to już mamy też nieograniczone, tak. ale tam trzeba mocno to chyba serwisować i dbać cały czas, żeby się coś nie wykrzypiało. Dokładnie, tutaj jakby już potrzebne jest stałe wsparcie programistyczne przy, przy działaniach również SEO. Czyli jeżeli miałabyś robić sklep, brać się za pozycjonowanie, za zmiany SEO w Dedyku, to wzięłaby się za to, jeżeli ktoś ci zapewni, cały czas będę mieć programistę. Dokładnie. Czyli wsparcie, serwis programistyczny. Mm -hmm. I tutaj też potrzebna jest właśnie osoba, która zna ten serwis, a, mm -hmm. a niekoniecznie jakiś tam programista. No, dokładnie, wy nie, bo nie wiadomo, kto to napisał, mm -hmm. w jakim oprogramowaniu. Okej, okay, czyli fajnie możemy sobie skategoryzować, czyli dedyk, mam cały czas programistę, płacę mu cały czas, mm -hmm. bo muszę, jak coś robię SEO. Jak mam, załóżmy, open source'a, to co jakiś czas, jeżeli coś chcę wykonać jako SEO, to muszę zaangażować programistę, Dokładnie. Mm -hmm. a jeżeli mam SaaS, to prawdopodobnie programista mi nie będzie potrzebny w ogóle, często, nie? Często tak. Często, mm -hmm. chociaż zdarza się i mm -hmm. jak się robisz już zaawansowany SEO, a ty mm -hmm. też wspomniałaś, że korzystasz jednak ze wsparcia programistów, to tak, to, 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 tak, je, to jest, no. Głównie a. na początku, y, zaraz po audycie, y, gdzie, gdzie robimy optymalizację, głównie w tym, w tym momencie mm -hmm. korzystam ze wsparcia no właśnie, programistów. Skoro mówimy o tych rzeczach praktycznych, to powiedzmy sobie, w którym momencie musimy się zaangażować właśnie w SEO, mm -hmm. w, tym, w tym naszym sklepie internetowym. No bo o, chyba już odpowiedziałem wcześniej, wybieramy domenę, to już jest pierwsza mm -hmm. rzecz, marka, tak? Druga rzecz, wybór silnika, ale teraz te projektowanie tego sklepu. Jak ty preferujesz, nie? Jak, jak uważasz, że powinno to wyglądać? Czy jak robimy makiety, layout, to czy już powinniśmy myśleć, gdzie będą takie nagłówki, no i i tym podobne, czy, czy raczej już po wdrożeniu lepiej przeprowadzić jest audyt i wtedy często podwracać sklep do góry nogami? No zdecydowanie lepiej jakby zacząć pracę od podstaw. Znaczenie ma to duże również właśnie dla klienta, który ma wizję na wygląd sklepu i te wszystkie moduły SEO dopasowujemy do tego mhm. już na tym etapie, a nie później próbujemy dokleić części układanki do już istniejącego bytu. Także najlepiej już zacząć właśnie pracę na, na etapie makietowania. Również nad, nad, oprócz tych części takich technicznych i modułów potrzebnych dla SEO, ale również dla części kontentowej, czyli projektowanie struktury kategorii pod SEO, czy mhm. pierwsze czyli... zalecenia do treści, które będą okay. miały się pojawić na no stronie. No to jeżeli y, ktoś sobie tam tworzy sklep internetowy i robi tak to po kolei, zaczyna faktycznie od makiety, mhm. zanim zrobi layout, czyli rysuje, można powiedzieć, czy tam ze specjalistą, czy z UX designerem, no to faktycznie na tej makiecie już... Muszą być informacje, nagłówki, mhm. i. No i też tak obserwuję, jak ty to robisz, też lubisz sobie rzucić okiem na tą makietę, tak jak to wygląda, jak to będzie rozmieszczone, wszystko, nie? Żeby ewentualnie na tej makiecie to zmieniać. To też jest wskazówka dla naszych słuchaczy, którzy są może przed takim wyborem i przed makietowaniem czy, czy layoutem, żeby to skonsultować wcześniej ze specjalistą, nie? Po prostu, albo chyba, że się ma wiedzę swoją, a mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie w większości już takimi początkującymi specjalistami SEO, to będziecie mogli właśnie sobie zobaczyć i na co zwrócić uwagę, nie? Czyli te nagłówki, to o tym sobie później powiemy jeszcze, mm -hmm. jakie są obszary, nawet za chwilę. No dobra, a Czyli tu współpraca. a Jakieś narzędzie byś poleciła do takiej współpracy? Gdzie najlepiej się wymieniać takimi informacjami? Z jakich ty to korzystasz w pracy, tak zapytam? W pracy korzystam z narzędzia Figma. Okay. Łatwo tam można dodać mhm. wszelkie komentarze i się komunikować. No to chyba to jest najfajniejsze narzędzie, nie? Ja też zasadzie korzystam coraz częściej z tego. A także i dla projektantów, i dla ludzi, i dla komentujących, dla wszystkich. Także mhm. jest chyba bezpłatne też, nie? Na jakimś tam poziomie. Tak, dokładnie. No także Figma super polecamy do, też do, do, właśnie do wymiany informacji jeżeli chodzi o SEO a wymieńmy sobie beta takich pięć obszarów SEO takich najważniejszych jakbyś miała mi powiedzieć Marcin te pięć obszarów to jest najważniejsze na mhm. nich trzeba się skupiać myśleć tak bym powiedział każdego dnia nie jeżeli mam swój sklep internetowy, to mhm. muszę o nich cały czas myśleć. Jesteś w stanie to tak wymienić? No, wymieńmy, spróbujmy. Może wymienię takie podstawy, mhm. e, e, które jakby niekoniecznie są, są już poruszane przy takiej codziennej pracy, mhm. przy sklepie, ale są, są najważniejsze, żeby, żeby o nie zadbać. Jest to linkowanie wewnętrzne, jest to dobrze... O to to się rzeczy sobie powiedzmy trochę. Linkowanie wewnętrzne, mhm. no, co to jest? Są to linki y, zamieszczone do... Podstron sklepu, do kluczowych podstron, czyli produktów i kategorii mm -hmm. na powiązanych podstronach. Często linkujemy z wpisów blogowych, linkujemy do powiązanych produktów, linkujemy do, to, to, do kategorii a, podrzędnych. Do tej kwestii, które poruszyłaś, to mm -hmm. bloki i, i produkty powiązane, to chyba jest najczęściej mm -hmm. nie? linkowane. Często, co w sklepie na Sasie, już te produkty powiązane mają gotowe moduły blogi, można sobie odpalić, żeby linkować, najlepiej w tej samej domenie, nie? Dokładnie, bo możliwości jest tutaj mhm. wiele. Czyli wskazówka myślę, że możemy ją sformułować w ten sposób. Jeżeli piszesz artykuł na blogu, to linkuj do, po prostu do tych produktów. Link, tak, tam anhor, tekst, tak to dobrze mówię? Tak, tak. E, czy tam nawet grafi link pod frazą. grafiki, mhm. link pod frazą. Z kolei, jeżeli mm, masz pewnie produkt e, i opis w tym produkcie, kartę produktową i piszesz, że ten produkt, można napisać, jest podobny również do innego produktu, który mamy w naszej ofercie, który nazywa się zabawka hmm. dla trzylatka, nie? wiesz, I, i ta fraza, nie? Więc Dokładnie. To, no to jest jednak praktyczna rzecz, którą można robić, e, dodając produkty, po prostu myśląc o tym, nie? Cały czas. Ważne jest również linkowanie ze strony głównej, bo ona zwykle posiada największą moc SEO i tutaj warto przemyśleć, jak, jakie linki zostaną mhm. umieszczone. A i, jakie jest twoje zdanie na temat takich linków w stopce? Kiedyś pamiętam, była taka, taka praktyka, że nawet się w ogóle kolor zmieniało, żeby nie było ich widać. Okay. Było tak kiedyś. Znaczy ja tak nie robiłem, ale mm, widziałem. No to, to, to już jest niepożądane działanie, zdecydowanie. Można, ale trzeba robić to z rozwagą. Raczej przy sklepach internetowych się tego nie stosuje. Mm. Czyli co na stronie głównej możemy umieścić, jakie, jakie linki? Linki do kluczowych kategorii sklepu. Okay. Ym, do produktach, na którym mm -hmm. też najbardziej nam zależy, które na przykład mają największą marżę. Mm -hmm. mm. Okej, okay, dobra, to mamy pierwszy ważny obszar, linkowanie wewnętrzne. Mm -hmm. Kolejny obszar? Kolejny obszar to ym, poprawnie zbudowana struktura kategorii pod SEO. To jest bardzo często, że ten potencjał jest tutaj niewykorzystany. Jest możliwość rozbudowy tych kategorii o, o, o wiele podkategorii, które mogą ściągać dodatkowy ruch na stronę. I często są też, zawierają też frazy, które są łatwiejsze po prostu do mhm. wypozycjonowania, bo są mniej ogólne, bardziej rozbudowane. To dajmy jakiś przykład, bo, bo mhm. to, co mówisz, ja wiem, o czym mówisz i, i to jest tak prosta, tak zarazem dla wielu mm -hmm. ludzi na to nie wpadają, nie? Że, że to na tym trzeba pracować. Um. Chyba najlepiej jak mm -hmm. jest kategoria, gdzie jest producent jakiś jeszcze, nie? No e dobra, taka, taka branża jak elektronarzędzia chociażby. Mm -hmm. To chyba jest prosto to przedstawić na tym. Tak. Dla części, części jakby branż ważne będzie też wprowadzenie kategorii. Produkt-producent, gdzie te marki są rozpoznawalne, po prostu klienci szukają w ten sposób produktów, więc wprowadzenie takich kategorii będzie dla nas opłacalne. Dlatego warto, żeby na stronie sklepu istniało mhm. menu. Typowo dla producentów, typowo tak? tak? dla producenci... Tak. Dobra, to może te to za ciężka branża, mhm. ale my mówiliśmy przykład mhm. zabawek, więc ja już to widzę. Klocki Lego, domek księżniczki Duplo tak klocki Lego du ma mamy duplo nie takie Chyba tak. coś jest nie? no i właśnie i teraz <grym> właśnie producenci czyli pierwsza kategoria za wymią, mogłyby być producenci klocków Lego a taka pod tym <grym> nie producenci w ogóle klocków tak Lego nie wiem, jakieś inne klocki, inne, 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 nie? Coś ten design, tak? Tak, w ten sposób, albo po prostu producent, a pod nim dostępne kategorie produktów mhm. razem z frazą producenta. Okej, okay, no to kolejna wskazówka, taka bardzo ważna. Poza tym linkowaniem wewnętrznym myślimy o kategorii, o strukturze, nie mhm. jak dodajemy sobie według siebie, bo tak jest ładnie. Bo tak subiektywnie wydaje nam się, że będzie łatwiej znaleźć, tylko faktycznie musimy jest, te menu... Jest wiele, wiele rozwiązań, żeby wprowadzić te podkategorie tak, żeby było ładnie, mhm. faktycznie. Trzeba tutaj jakby wypracować kompromis żeby to te, też dobrze wyglądało, żeby mm, łatwo było z tego korzystać. No, pewnie na tym pierwszym froncie te kategorie dla użytkowników, a gdzieś tam trochę dalej mm -hmm. dla tych robotów, nie? Nawet y, możemy się pokusić o umieszczenie tych bardziej szczegółowych podkategorii dopiero z poziomu podstrony mm, z sklepu kategorii, nie, niekoniecznie w menu. Mm -hmm. Czyli co, wchodzę sobie na, załóżmy na producenta, producent zabawek, Fisher Price jest taki chyba. Mhm. I co tam dopiero? Fisher Price, Misiek, Fisher Price, Domek, tak? Czyli tak. Podstawę korzystniejsze jest, jeżeli będzie się znajdować to w menu. Ale jeżeli mamy te kategorie masę. Dużo, mm, tak. Czasami, tak. On, no, szczególnie zabaw, w branży zabawek, kiedy. Dokładnie, się jeżeli dużo... już myślimy, nie wiem, o czwartym, nawet piątym poziomie menu, to mhm. to. to może Czyli to dla to warto iść do tego piątego poziomu, dla użytkownika niekoniecznie i wtedy, tak jak mówisz, troszeczkę sobie to ukrywać w jakiś sposób, tak? Okej. Okay. E, drugi obszar mamy. Trzeci? E, trzeci, no to teksty. Teksty, wszelki content. Znaczenie ma e, unikalność, w ogóle obecność tekstów. Ym... I ich, ich optymalizacja pod SEO, ich jakość, wartość dla użytkownika. Czy wuje Google czyta w ogóle rozumie teksty, odmianę tych słów tak dalej? Jak to wygląda? No, co, co, coraz bardziej tak. Właśnie niedawno została w pełni wdrożona aktualizacja Bert, która ma właśnie za zadanie jakby większe rozumienie. Nagrywamy, języka. W, 2000, mm. nagrywamy w 2020, bo ktoś to może słuchać za 4 mm. lata i się śmiać z Berta. Mm. <laughs> To jest to sztuczna inteligencja, która ma, ma właśnie lepiej rozumieć język, intencje użytkownika mhm. i lepiej dopasowywać zapytania z strony do, do zapytań użytkowników. Powiedz mi na takiej karcie. Chod A jeszcze nie wiem, czy, czy powiedziałam. Bert został wdrożony właśnie w październiku 2020. Mhm. Tylko na razie dla wyników anglojęzycznych w 100%. Okay. No ale to jest zwykle mm -hmm. to, co tam widzimy, to zaraz przyjdzie do nas, więc dokładnie. się możemy przygotować. Mm -hmm. Więc będziemy zaraz obserwować wzrosty lub spadki. Często takie jest, jakieś zmian zmiana algorytmu no, i kto się jak dostosował i przewidział zmiany. No dobra, czyli te teksty, ale o tych tekstów jeszcze się zapytam, no bo dla mnie to też jest mega ważna rzecz. Mm -hmm. Czasami widzę sklepy, które no mają praktycznie, wiesz, jakieś podstawowe kategorie, podstawowe linkowanie wewnętrzne, ale mają dużo tekstu nie mają mhm. aż takiej konkurencji i po prostu są bardzo wysokie. Mhm. Jeżeli chodzi o ten tekst, to wiemy, że już ma być unikalny, ma być dobrej jakości, mhm. ale zawsze pytanie pada: no to ile, ile treści, ile znaków? Tak naprawdę to powinno być dostosowane do każdej frazy, pod którą optymalizujemy pod stronę indywidualnie. Mhm. Sprawdzamy konkurencję w top 10 i, i, i na podstawie tutaj właśnie. A czy jest tak, jak konkurencja na przykład, nie wiem, ma na karcie produktu 5000 znaków? To my, co powinniśmy mieć ich więcej, jeżeli chcemy ich przeskoczyć? Tak to trochę może działać, no, czy niekoniecznie? No tyle samo lub więcej. Okay, jeżeli właśnie to dominuje w tych, w tych wynikach mm -hmm. w pierwszej piątce, powiedzmy. Taki A to trend. w takim razie na tej karcie produktu, no bo ja to pytanie często słyszę, to ile powinno być tego tekstu według Ciebie? Ile Ym, znaków? Tak minimalnie? Minimalnie. Yy, no, tak jak powiedziałam, jest to kwestia jakby indywidualna co do fraz, ale myślę, że tak minimum to jest 1000-1500 znaków. O to totalne minimum, nie? Mm -hmm. Tak no. No dokładnie, a nie 500 znaków, czy tam mm -hmm. kurczę dwa zdania, taki taki produkt, nie? no i co, każdy produkt, ciężko w ogóle mieć te teksty unikalne też, nie? Popatrzeć trzeba na to, jak załóżmy, mamy w bazie kilkanaście tysięcy rekordów, bardzo zbliżone produkty, jak to do tego podchodzić yy, No, dokładnie. Yy, jako specjalista SEO rozumiem też ten aspekt yy, i, i... Jesteś czasami pobłażliwa. trochę, no, tak. Tak. <noise> Jak mamy wiele produktów, to to nie jest po prostu możliwe, że, żeby one wszystkie były unikalne, te, te, te treści, Dlatego warto mm, przynajmniej próbować em, edytować mhm. jakieś fragmenty, modyfikować, em, do, jakby ewentualnie dodawać fragmenty treści, które, które już są unikalne. A synonimy? E, o, synonimy to, to, to właśnie ma um, duże znaczenie e, ogółem mhm. e, dla, dla optymalizacji SEO. Synonimy i frazy z podobnych grup kluczowych, mhm. frazy semantyczne umieszczane właśnie w. Frazy jakie? S semantyczne no. to są e, właśnie synonimy i, Aha, i, i frazy. E... A akronimy jeszcze chyba mamy, nie? Coś takiego? <laughs> Dobra, nie wchodźmy już może w kulturzyznę <laughs> polską. E, okej, okay, czyli mówi, że minimum 1500, ważne to wszystko jest. Ja tak może dodam, że takie narzędzia jak PIM, a chociażby Akeneo PIM są świetnymi narzędziami w ogóle do zarządzania kontentem i, i kiedy nawet raz zasilimy tą bazę i, i może mamy faktycznie po kilku zdaniach, ale chcemy to później rozszerzać, mm -hmm. rozwijać, tu mając integrację ze sklepem internetowym, osobny system klasy PIM, nie, gdzie jest dużo łatwiej edytować te treści, dodawać, to super jest sprawa. Też podlinkujemy w odcinku właśnie link do rozmowy o systemach PIM, Akeneo, tam gdzieś też kilka z właśnie o tym SEO powiedzieliśmy. No dobra, to tekst, content, linkowanie wewnętrzne. Rozbudowa menu. Kategorie, tak. Mm -hmm. co, jeszcze coś byśmy powiedzieli do tego? No jeszcze mamy, y ja jeszcze... wiem, że mogłabyś powiedzieć 10 mm -hmm. tych, ale skupmy się na pięciu. Mm -hmm. Jeszcze dwie masz. Y jeszcze dodałabym y jakby dostosowanie do wersji mobilnej. Jest to coraz bardziej ważne. W marcu, tak, w marcu. 2020? Będzie, 2021, U... bo mówię o, o przyszłości, będzie wprowadzony pełny Mobile First Index, czyli od tego momentu już wyłącznie strony będą indeksowane i ustalane rankingi według skanowania w wersji mobilnej to Czyli było już stron. kiedyś coś takiego? To już trwa bardzo długo, uh -huh. ale jeszcze nie wszystkie strony są w ten sposób traktowane od marca, właśnie już będzie. No to ja myślę, że nasi słuchacze, uh -huh. jak mają sklepy, czy promują, no to jest to raczej, ostatni moment. Raczej nikt uh -huh. chyba nie, nie ma już sklepu, bez <laughs> dobra, zdarzają się. Ja sam natrafiam na takie, uh -huh. gdzie jednak nie jest to dostosowane do, do wersji mobilnych. nie? Tak, Google już od, od naprawdę dawna nam o tym przypomina, jak to jest ważne. No to. To, to taki tip jeszcze, jeżeli to jest tak ważne i to wchodzi jako taki obligatoryjny tam od marca 2021, mm. no to ja myślę, że wujek Google się ucieszy, jeżeli sklep będzie miał wdrożone technologię PWA, czyli Progressive Web Apps, tak? Czyli to mm -hmm. wszystko będzie działać sobie tam, przeładowywać się dużo szybciej, bo to zaraz prędkość plus jeszcze mobile. Tak, tak. Yy, Petarda. Yy, prędkość. Yy, to też jest kwestia, która ma coraz większe znaczenie, yy również w 2021 roku w maju e, będzie planowana aktualizacja, która m, wprowadzi nowe wskaźniki mierzenia prędkości e, core mhm. co, co, co vitals, e, tak się nazywają na w blogu Brand Active um, znajduje się artykuł też. na ten temat. No to proszę. kolejna ciekawy mm -hmm. kurczę. No, to dwie ważne rzeczy, mm -hmm. które jest czas, żeby to dopracować. No bo, słuchacze, no, ja często obserwuję, ty też widzisz, że jakiś sklep, gdzieś mamy wgląd i widzimy te wyniki, jak coś czasami poleci w dół, jeżeli sklep nie jest dostosowany, a wejdzie jakaś zmiana. Zdarza mm -hmm. się, to, to realnie Oczywiście. po prostu wchodzi, działa się, także jak słyszycie, że jakieś zmiany są, to naprawdę warto się do tego przysiąść, tym bardziej, że jest jakieś pół roku no, może trochę krócej, mm -hmm. żeby się do tego dostosować. Tak, już Google nas o tym poinformował nawet okay. wcześniej. Czyli mamy mobile. Mm? Piąte miejsce w e tych przed pięciu obszarach. To jest taka, taka podstawa, o której nawet, może, powinnam powiedzieć jako pierwsza. bo znaczy bo, bo, kolejność bo, tych rzeczy, które powiedzieliśmy, nie mają znaczenia. Pięć najważniejszych. Y to są meta tagi, meta y tytuły, mm -hmm. y głównie mam to na myśli, bo meta description nie wpływają na, na ranking. Y I nagłówki. Y to są takie. Podstawy podstaw, które mhm. należy uzupełnić frazy kluczowe i zadbać o to. Czyli nagłówki, czyli mówisz o tym H1, H2, H3, tak? Tak. H3, tak? Mhm. Jest jakaś zasada? Ile powinno być tych nagłówków? Zasada jest do nagłówka H1. On powinien być jeden na każdej podstronie, nie więcej. Jeśli chodzi o, o pozostałe, to tak naprawdę. Może tak, nie, nie, nie powinno być tutaj przesady w stosowaniu tych nagłówków, e, idąc po kolei, czyli e, H2 tam powiedzmy do 10, mhm. e, H3 do 20 okay. i tak dalej. Czyli najważniejsze mhm. jest H1 i schodzimy proporcjonalnie. Mhm. Tak. No okay. e, no, warto myślę, że dodać, że te nagłówki... E, jako dobra praktyka też dla, dla was, jak robicie sobie podstronę, to może każdy zrobić, to nie trzeba Dokładnie. mieć wiedzy, tak? Jak każdy Edytorze. w tym razie ma edyto HTML, mm -hmm. wystarczy H1, H2, zamknąć nawias, podstawy HTML-a, e, więc to rzecz, o której często ktoś zapomina, mm -hmm. można robić właśnie e, łatwo, przyjemnie i często, nie? No i fajnie, że o tym wspomniałaś, bo wydaje mi się, że to jest właśnie takie uzupełnienie, jak te pięć rzeczy można dbać w własnym zakresie, niekoniecznie mając specjalistę OCO, nie? Można w własnym zakresie, jeżeli się prowadzi mały sklep, zaczyna się, to żeby już te mm -hmm. rzeczy, o tych rzeczach pamiętać. Bo ty na pewno byś była e, szczęśliwa, gdyby do ciebie przychodzili ludzie, którzy już o tych wszystkich rzeczach pięciu wiedzieli, o, czy zadbali i można robić dużo bardziej no, tak, zaawansowane rzeczy. z, z innego pułapu wtedy. Więc e, jak mm. najbardziej te nagłówki... E, Nagłówki, ale co, też te strong takie pogrubienia, to też w jakiś sposób ma wpływ? Są różne zdania na ten temat, ale nadal, nadal stosuje się to mm. jednak. E, ogółem ja w swoich projektach te pogrubienia stosuję jakby nie tylko dla, dla ważnych fraz kluczowych, mm. ale też dla ważnych fragmentów treści, żeby, żeby to też było właśnie, no właśnie. pod no bo... użytkownika a nie tylko pod to samo SEO. No, tak teraz się zaczęło hmm. mówić niedawno, że rób to, co jest dla użytkownika mm -hmm. mądre, przyjemne, użyteczne, to Google to też już sobie zrozumie, że to jest wartościowe i App zrobi, nie? Tak, dokładnie. User Experience ma coraz większy wpływ również i na SEO. Mm -hmm. A czy jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, o jakich rzeczach codziennie powinniśmy myśleć? No mm -hmm. na pewno o tych, ale coś, co robimy codziennie i dodajemy właśnie te produkty, chociażby mm -hmm. mamy zdjęcia. alt. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza w niektórych branżach po prostu ważniejsze, jak na przykład Modowa. Dobrze opisany, odpisana grafika, ma szansę pojawić się. Czyli tekst w coś... alternatywny. W mm -hmm. wyszukiwaniach mm -hmm. w polu Google grafika. W ten sposób często też te produkcje są szukane. Warto pamiętać również o kompresji grafiki. Nie, nie, nie powinna pojedyncza grafika przekraczać około 200-300 kB. Mega ważna sprawa, mm -hmm. a często zupełnie to jest, tak. jest inaczej. Możemy sobie pogorszyć łatwo szybkość mm. strony w ten sposób, jeżeli nie będziemy o to dbać. Mm. Mówisz o takich fajnych rzeczach właśnie, co robić, jak dodajemy produkt, czyli mm -hmm. kompresujemy zdjęcia, pamiętamy o alcie, a raczej większość sasów ma te pole, tekst alternatywny, mm -hmm. tam tak. słowo kluczowe. Zwłaszcza te opisy alt będą ważne dla, dla produktów. Tutaj po, po prostu możemy uzupełniać y, te alty nazwą mm -hmm. produktu, ewentualnie y, dopisując jakieś cechy charakterystyczne. Okej, okay. kompresja. I co? No i ten tekst jak piszemy, to co najmniej te 1500 znaków, mm -hmm. żeby też były pewnie słowa kluczowe. Dokładnie. I, i to już będzie Dokładnie. fajna baza wyjściowa. Co jeszcze podczas takich codziennego działania, no to warto by było systematycznie publikować artykuły na blogu. Nawet jeśli nie będą one tak mocno zadbane o SEO, to i tak będą wartościowe. Znaczenie ma nawet sama właśnie częstotliwość, e, e, regularne publikowanie treści, mm -hmm. aktualizacje dla Google'a. Dla, dla no i właśnie zamieszczajmy w tych artykułach odnośniki do y, kategorii, do produktów y, pod anchor tekstami, czyli, czyli, te, czyli te linki w, w frazach. No i do takich pomysłów codziennych, co ja też tak staram się praktykować i, i tak jesteśmy też nauczeni w Brent Active, bo nasza strona jest mocno też wypozycjonowana. Jakbyście chcieli sobie sprawdzić, to wpisując tak jak zawsze się tę falę agencja e-commerce w Google, wyskakujemy wysoko. Ale to jest właśnie powód tego, że gdzieś mamy tam obok firmy dopisane agencja e-commerce. A również, jak tylko się pojawia możliwość, gdzieś jakiś ekspercki wywiad, gdzieś jakieś wystąpienie na konferencji, mm -hmm. ktoś z nas z firmy występuje, to zawsze linkujemy po prostu, po prostu brandactive.pl. Mm -hmm. I co to powoduje? Że na którą no, frazę jesteśmy wysoko, to po pierwsze, nie? No I że linkujemy, właśnie. No, powiedz o tym linkowaniu, bo do tego mm -hmm. zmierzam teraz, nie Ze, zewnętrznym, nie? Bo to jest kolejna rzecz, którą wydaje mi się, że warto myśleć codziennie o tym. Tak, 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 zdecydowanie. Aczkolwiek tutaj byłabym ostrożna, jeśli chodzi o działanie w własnym zakresie, bo często ta kwestia może być bardziej skomplikowana. Możemy sobie zrobić krzywdę, nie mając tej wiedzy, możemy być narażeni na kary od Google, banal, ban lub filtr. Mhm. Hmm. Czyli, co link w, w, na stronie, która według Google jest na przykład na czarnym liście do naszej strony, albo hmm. za dużo tych linków Dokładnie. to może powodować? Zbyt duża ilość linków nagła, za wiele linków podlinkowanych, gdzie są podlinkowane frazy pod hmm. tekstem, a również linki ze złej jakości stron mogą jakby zrobić nam więcej złego niż dobrego. No tak, ale to jak mówisz już o takim linkowaniu, hmm. takim prawdziwym, jak to się w agencji odbywa, tak, że hmm. jest cała strategia. Ale ja mówię o takim linkowaniu jeszcze takim naturalnym. Hmm. Coś, co możemy robić regularnie. Na przykład, nie wiem, y, mam sklep internetowy z odzieżą i y, jest jakiś bloger, który jest dla mnie influencerem, hmm. któremu zlecam jakąś akcję, no to chyba naturalnie będzie żyjąc po mnie o na waszym sklepie. E, tak, tak, no... Takie linkowanie właśnie naturalne, śmiało możemy stosować. Z kolei też takie linkowanie może być nawet na takiej stronie, że tak powiem, no nie wiem, zdarza się czasami, że jakaś firma lokalna, która prowadzi sklep internetowy na skalę Polski, ale działa też lokalnie, mhm. za, załóżmy zabawki z rzeszowa.pl, zasponsorowała jakieś jakiejś gminie mhm. nagrody. I często tak się zdarza, że no firma, prezes tej firmy wystąpił, coś tam, coś tam, mhm. no i ja często widzę i nie ma tam linku. I to jest najlepsza okazja, skoro Dokładnie. już sponsorowaliśmy żebyśmy pozyskali link, nie? Dokładnie. Właśnie, jeżeli jesteśmy sponsorami jakiegoś wydarzenia, to warto zabiegać o link na stronie, o której znajduje się informacja. Zarówno też w informacjach takich prasowych newsach. Fajnie jest również postarać się pozyskać linki ze stron producentów, mm. których Zab to, przykładowo te zabawki mamy w ofercie. Czy mieć logo na Fisher Price, że jesteśmy partner, dystrybutorem tych zabawek. Nie? I często to mogą. No, no właśnie, często sprzedają coś, jesteśmy dystrybutorem mhm. i jest producent, więc niech to nie wspomnie nas. Najczęściej strony producentów posiadają bardzo dobre mm, statystyki. więc... Mhm. No to ja na miejscu osoby, która gdzieś szuka takich zgromadziłbym sobie jednak tą listę, gdzie ja mogę pozyskać naturalnie. No i postarać się po prostu, żeby tam być, nie? Za wszelką cenę ten link zdobyć. Mm -hmm. Troszeczkę się pomęczyć pewnie, bo to jest mega ważne. Ono się tych linków chciałam cię coś zapytać jeszcze, ale to chyba sobie przypomnę, to później się zapytam. Czyli powiedzieliśmy sobie tak, już mieliśmy sobie pięć rzeczy. Mm -hmm. Nie, pięć rzeczy już były, teraz powiedzieliśmy sobie o linkach. Mm -hmm. No ale właśnie, zaczęłaś już mówić o tym strategii. To są linki naturalne, ale też jestem zdania, że już zaczynamy linkować tak. Bo to konkurencję, żeby pobić, no to trzeba mieć po prostu więcej linków. Tak, potrzebne jest bardziej jakby świadome linkowanie, żeby osiągnąć efekt na, na jakby konkretne podstrony frazy, które nas interesują. Ważny jest tutaj dobór źródła. Mamy tutaj masę czynników, które decydują o tym, czy takie źródło będzie wartościowe mhm. lub nie. Jest to przykładowo ruch na, na takiej stronie. A czym sprawdzać um, sobie te wszystkie rzeczy? Czy do, z są strony, której chce link, jak ona jest wartościowa? Jakie narzędzia? E, jeśli chodzi o ruch, e, to jest takie jedno narzędzie, które m, możemy sprawdzić, w sumie nie wiem, czy aktualnie e, jest to możliwe w wersji darmowej, jest to SimilarWeb, mm -hmm. e, ale statystyki ruchu często też e, pokazywane są e, na serwisach, e, gdzie te linki możemy zakupić. Mm -hmm. Jak na przykład Whitepress czy Linkhouse. Mhm. To Whitepress i mhm. Linkhouse. To, to też jeśli chodzi o ruch. podkreślamy też, bo tam linki się pozyskuje, kupuje. To może od razu, jak jesteśmy przy tych dwóch serwisach, to sobie lekko powiedzmy z kilka słów, bo Ty też z nich korzystasz i podlinkujemy je, bo Ty jesteś zadowolona z tych serwisów tak? i one dają fajną jakość. Nie? Są nie, nie tylko jedynymi źródłami, wiadomo, mhm. linków, ale z jednym z kluczowych. Tak, jak najbardziej to To są jakby... White Press to jest e, bo się różni Linkhousowa White e, Press, nie? Tak, White Press oferuje głównie publikację artykułów sponsorowanych, mm -hmm. e, a Linkhouse e, również, ale też inne, jakby. Czyli takie linki w katalogach, linku. nie? Tak, linki w katalogach. Ostatnio też prowadzili te domen Okay. No to jak ktoś zaczynał w ogóle o tych podstawowych rzeczy i w ogóle chce, żeby zaindeksować się jakkolwiek w Google'ach, to pewnie w takich serwisach na początek, jak sobie kupi po kilka linków, to chyba nic złego nie zrobi, nie? Tak czy nie? Czy może? <grym> <grym> <Dobra>. Teoretycznie nie. <grym> Ale różne rzeczy już widziałaś. <grym> no dobra, to ja pytam o te linki, jesteśmy przy tych linkach nadal. Jakiej częstotliwości? Bo powiedziałeś o strategii. To zależy o strategii, czy, czy jak często codziennie powinniśmy linkować? Czy jakie są hmm, zasady? Na pewno y, systematycznie, bez jakichś nagłych y, skoków, y, powiedzmy, co miesięcznie, nawet co tygodniowo, hmm. możemy też rozłożyć działania na, na, na cały miesiąc, tak najlepiej by było. A codziennie, po jednym linku, też to ma sens? No, no, też, ale to już tak aż tak nie musimy się temu tam Dużo tego, mm. na pewno to było. No dobra, a jeszcze właśnie o jakości wspomniałaś, ten ruch, że similar Web, mm. ale czy te dane linki, czy dane strony możemy jakoś mierzyć jeszcze w jakiś sposób od środka? Tak, tak, tak. Co ehm, one tam daje nam jeszcze? Statystyki, które są ważne, to również takie wskaźniki jak Domain Rating. Mm -hmm. Jest to wskaźnik narzędzia Ahrefs, chyba. Mm -hmm. On odpowiada, jakby poka pokazuje nam jakość linków. E Prowadzących do, do podstrony. Jest również wskaźnik Trust Flow. Mhm. On pochodzi z narzędzia Majestic i również um, pokazuje nam, jakby, jakość linków. Kolejne narzędzie Majestic. Mhm. Zapiszemy, podlinkujemy. Chyba to samo narzędzie w ogóle bardzo dużo daje nam informacji, nie? Tak, Aha. tak. Jest bardzo potrzebne do planowania strategii, właśnie linkowania, mhm. do analizy stron. Ja już tak zastanawiam, mhm. jeżeli ktoś planuje pozycjonowanie i. Robić włas, własnymi siłami, to same te narzędzia go chyba trochę zjedzą. No bo ja wiem, ile te narzędzia kosztują. No bo tak. Widzę faktury. <noise> Tam niektóre do, blisko tysiąca złotych potrafią kosztować, nie? Czasami. Tak, no, no czasem ciężko, żeby nawet freelancer mógł sobie pozwolić na jakby pełny zestaw narzędzi. Mhm bo koszt ich jest naprawdę spory. Jeżeli chodzi o nasze narzędzia do analizy linków, to mogę polecić właśnie Ahrefs, bo niedawno wypuścili jakby część możliwości tam narzędzia za darmo. Hmm. Jeszcze raz, jak się nazywa? Ahrefs. Okej, okay, to podlinkujemy mhm. też, nie? No dobra, no to o tych linkach powiedzieliśmy, pozyskiwane w sposób naturalny, no bo tak naprawdę... Jak już jest dobre SEO, mamy blog, prowadzimy wszystko, to żeby jednak przebić o konkurencji, to musimy pozyskiwać linki z zewnątrz. I to jest tak naprawdę najważniejsze, i też jestem zdania, żeby to jednak już uważać z tym i, i zlecać jakiemuś dobremu specjaliście czy, czy agencji, mm -hmm. i też zwrócić, aha, właśnie na co zwrócić uwagę trzeba. To jest ważne. Czy te linki nie wygasną po jakimś czasie. Też się spotykamy z tym czasami, nie? Znaczy, ogółem, jeśli kupujemy linki, to mamy informacje. Czy one będą ważne czasowo, na przykład 12 miesięcy, czy będą ważne, ważne przez cały okres istnienia serwisu, mm. ale należy też tutaj wspomnieć o działaniach niektórych agencji, które po zakończeniu współpracy linki usuwają. Mm -hmm. Najczęściej dzieje się to tak, że linki pozyskowane są na, zaple na zapleczach firmy, tych, agencji w tych agencji i aby te linki zostały utrzymane, agencje proponują po prostu opłatę. Utrzymaniową, hmm, jakąś z jednej strony jest naturalne, z drugiej strony to no. tak jest, to, trzeba zrozumieć też te agencję, ale z drugiej uh -huh. strony klient powinien być jasno z, z, poinformowany o tych. No to ja zaraz przejdziemy do tej części jeszcze właśnie uh -huh. o współpracy z agencją, z uh -huh. specjalistami, bo myślę, że o takich praktycznych rzeczach jesteś w stanie nam też e, powiedzieć. Um, ale jeszcze tak podsumujmy sobie te narzędzia, e, które w ogóle wspomogą SEO, e, które wspomogą e, właśnie linkowanie, już schodząc z tej części praktycznej. Wspomnieliśmy o Majesticu, uh -huh. wspomnieliśmy o e, Similar Web. Jakie mhm. jeszcze narzędzia tak, takim użytkownikom, słuchaczom, na byś poleciła, czy, czy mhm. mieli wiedzę, że istnieją, a są przydatne? Jeśli chodzi o rynek polski, to świetnym narzędziem jest Senuto. Mhm. Korzystam no, codziennie z tego narzędzia. Pomocne jest do analizy fraz, do doboru fra fraz, do artykułów, mhm. nawet pomogą nam przy, właśnie, pomysłach na, na artykuły. Jest taki moduł, który podpowiada nam pytania właśnie frazy pytania. Analizujemy, jakby, mamy tam dostępny raport widoczności, pozycja wszystkich fraz. Senuto, co jeszcze mamy? Jakieś jeszcze fajne? Senuto, Majestic, to, to tak głównie. Takie no, najważniejsze zajęcia. Google Search Console, takim e, bardzo... No, jeśli chodzi o, szantę, o darmowe nie? narzędzia, to tak. To Oczywiście Google Search Console, Analytics. Google Analytics, no to są podstawy. Tak, tutaj hmm. mamy... Do pozyskiwania mhm. wspomniałeś o tych też dwóch. Ja myślę, że z takim pakietem tych naszych użytkowników, mhm. słuchaczy, użytkowników możemy zostawić, nie? że mając już te narzędzia, już można coś, coś podziałać. Wiadomo, są takie rozwiązania jak monitoringu internetu. No chociażby jak e, Brawe 4, z którego też korzystamy, mm -hmm. nie? Gdzie Dokładnie. też można pozyskiwać, szukać jakichś frazy, udzielać się w dyskusjach, gdzie można linkować. Tak, właśnie bardzo fajnie sprawdza się to so, do marketingu szaptanego, gdzie również no możemy zamieszczać nie. linki. Są so, so trender, nie wiem, czy, czy też korzystamy tam, ale czy tam też to w jakiś sposób pomaga? To bardziej jest do analizy ze social, nie? ale no, tych narzędzi, o, ten Brawe 4 dorzućmy do tego jeszcze i myślę, że podsumujemy to też w odcinku. Mm -hmm. Słuchasz podcastu Merytorycznie o e-commerce. To teraz o tym wszystkim, co sobie powiedzieliśmy. Powiedz mi bata, według ciebie, czy, czy to warto robić samemu, czy lepiej jest zlecić specjalistą I może inaczej, jakie obszary zadbać samemu i dbać na bieżąco, a jakie obszary jednak zlecić komuś, mhm. tak? No mów z Frost, agencją, tak. No najlepiej by było zlecić jakby pełne, pełne pozycjonowanie strony, ale... Być otwartym na, na współpracę mhm. z agencją i na również y, działania po naszej stronie, y, jeżeli mamy taką możliwość z osoby. Mhm, bo wspomniałaś o tym, że można też tam popsuć trochę rzeczy, nie? Aha, Więc... jeśli mówimy konkretnie właśnie o linkach, to tutaj, no, mhm. trzeba już posiadać tą wiedzę i, i tutaj polecałabym już zlecić to specjaliście. Mhm. No dobra, ale jest ta taka mhm. część, która... Y, czyli co? Jakbym miał sklep internetowy, to co mam mhm. szukać agencji w momencie... Kiedy już projektuje ten sklep, czy zadbać o samemu? Jak, inaczej, jakbyś ty miała mm. sklep internetowy, Bata, o tak, to co byś zrobiła? Oczywiście wszystko zależy od budżetu. <grym> Idealną sytuacją byłoby zadbać o SEO już od samych mm -hmm. podstaw, na etapie właśnie wdrażania sklepu i prowadzić te działania cyklicznie, już co miesięcznie. Mm -hmm. Budżet jest mniejszy i może na początku nie jest przewidziany właśnie na SEO, tylko chcemy się skupić na mhm. reklamie, która da, da nam od razu przychody, jak na przykład Google Ads. No to pomyślmy o tym SEO, może po upływie roku od, mhm. od, 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 od działania sklepu. No właśnie, to co powiedziałeś, to jest kluczowe. Czyli wszystko zależy od budżetu. W idealnych mhm. warunkach jest od początku zaangażować specjalistów przy tworzeniu sklepu, no ale jak nie, no to można też, wiemy już o co zadbać, tak? chociażby po tej rozmowie, czy pewnie po wielu innych jakichś poradnikach w sieci, na to zwrócić uwagę. No, ale to też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy czasami nie taniej jest i długofalowo na nas nie wyjdzie taniej zapłacić, załóżmy, jakiemuś specjaliście, który przepatrzy to wszystko i będzie współpracował, załóżmy, z drożeniowcem, niż później, jak już jest zdrożenie. Idzie się do I później jest masę poprawek, zmian, bo to jest nieprzewidziane. Mm -hmm. Obserwujemy to i, i jednokrotnie to są dużo większe budżety. Nie? Więc, mm, więc czasami warto pomyśleć jednak o tym y, wcześniej. A powiedz mi, na co zwrócić uwagę jeszcze przy wyborze y, agencji, bo tych agencji na rynku mm -hmm. jest y, dużo. Mamy agencje marketingowe, interaktywne, e-commerce, agencje SEO, mm -hmm. SEM, PPC. Tuż od, tu można się już pogubić, <grymne> <grymne> ale ten, ten obszar SEO jest w większości agencji obecny, jakby nie było, czy ten dział SEO. Mhm. Na co zwrócić uwagę? Na pewno warto zwrócić uwagę, zapytać agencję, czy ma doświadczenie z naszym silnikiem w sklepu, z optymalizacją. Warto zwrócić uwagę również, czy, czy agencja działała już w naszej branży. Mhm. Y, czy, czy ma właśnie w tym doświadczenie? Czy ma doświadczenie y, w ogóle w sklepach internetowych, o, czy robi strony internetowe? Nie? Że, tak, tak, zdecydowanie. Y, 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 ale myślę, że większość, większość agencji będzie miała takie y doświadczenie. Y, warto podpytać też y, o jakieś realizacje, referencje, jakieś study. To wiadomo, y jak, jak y każdy, y jak przy wyborze każdej agencji na to warto zwrócić y uwagę, y ale. Y może jeszcze warto byłoby zapytać tą agencję, tak sobie myślę, właśnie chociażby, z jakich narzędzi korzysta? No tak, to, zdecydowanie... to, to jest fajne, kurczę. Mm -hmm. z jakiego, takie pytanie mądre, nie? Od takiego klienta, tak? Z jakich narzędzi korzystacie, nie? Mm -hmm. To jest po pierwsze, po drugie chyba te linki. Od razu porozmawiać, gdzie pozyskujecie te linki. Tak, warto, warto zbadać ten temat, warto podpytać, jakie te linki są pozyskiwane. Wtedy możemy się zorientować też, czy może agencja jednak nie została troszeczkę w tyle i nie prowadzi działań, które już niekoniecznie są mhm. premiowane. Gdzie te linki niekoniecznie będą uznawane za wartościowe, warto też podpytać o na przykład przykład e, raportu. Taki raport, który dostajemy od e, agencji powinien być rozbudowany, e, powinien zawierać wyjaśnienia, komentarze. Co z czegoś się bierze? Właśnie, super rzecz powiedziałaś, czyli raport, czyli mhm. najlepiej pracować z agencją pewnie w interwałach miesięcznych, mhm. Niech leci fakturka na koniec miesiąca, niech leci ten raport, tak, ale dokładnie. nie raport zdjęty, z czy powiem, ściągnięte wyniki tam z, nie wiem, chociażby o SEO Station, zapomnieliśmy też o tym narzędziu. Też, też, też jest narzędzie uh -huh. i są inne narzędzia, Dokładnie. które nam, o no to też trzeba powiedzieć właśnie. To zaraz o tym proszę powiemy, dobrze? O narzędziach, które nam monitorują ten te numer uh -huh. pozycji. Ale właśnie nie tylko zdjęte, że pozycja się zmieniła tak i tak, przy, uh -huh. nie wiem, organicznych jest tyle i tyle. Tylko jednak właśnie zagłębić się, uh -huh. żeby jakaś analiza była. Tak, no jest wiele aspektów, które często warto poruszyć przy takim aporcie, no wpływ na ruch ma na przykład sezonowość, witryny. Mhm. Co, co mhm. robić, nie? Może jakieś wskazówki mhm. też, e, jakie działania naturalnie można tam pozyskiwać. Więc e, taki raport myślę, że każda agencja, która robi teoretycznie, zakrywając dane wrażliwe i dane klientów, może wysłać przykład, nie? No, myślę, myślę, że tak. Mhm. Mhm. Bo to myślę, że jest mile widziane podejście z każdej takiej agencji, żeby właśnie tak do tego podchodziły. I właśnie powiedziałem o tej kwestii. E, co zapomnieliśmy chyba o nim, mi się wydaje trochę, no bo robimy te wszystkie działania, żeby na dane frazy, bo skupiamy się na frazach, mhm. być jak najwyżej. No ale jak mamy mierzyć te frazy? Ogółem y, przy pracy dla sklepów internetowych wybieramy z klientem część y, fraz, na których zależy mu bardziej. Mhm. I je faktycznie wrzucamy w jakieś narzędzie i monitorujemy. Okay. Tak, już A... narzędzie, że Station, żeby też nie było podniknęć. Tak, w ja Senuto. Senuto też, też jest ta możliwość, mhm. chyba w Samstormie też. Mhm. Samstorm, kolejne narzędzie. <laughs> Właśnie szczegółowy raport fraz, ym, znajdziemy też y, w narzędziu mhm. Senuto. Ym... Właśnie, żeby było widać, tam, mhm. gdzie ta fraza, na którym miejscu jest. Ja myślę, że to warto jest na samym początku, jak już wszystko podpalimy, wiemy, na jakich frazach chcemy się skupić, żeby już mhm. mieć to, ten, tą świadomość, co się z nimi robi. A czasami ktoś działa w sklep, ma, tak, przez trzy lata mm. on się tam gdzieś w którymś kierunku idzie i nie mamy takiego narzędzia zainstalowanego. Ja często też na audytach podpowiadam ludziom, kurczę, zainstalujcie sobie, to nie jest mm. dużo, dajcie sobie te frazy, nie wam to pilotuje, bo będziecie widzieć, jakie ruchy wykonujecie. Czy ta optymalizacja coś pomogła, mm. czy nie. I to tak. niesamowicie motywuje ludzi pójdzie do pracy, bo widzą wyniki. Mm. Ważne jest tutaj jakby też ta rozmowa z klientem, bo czasem niekoniecznie te frazy są dobrane prawidłowo. Właśnie, właśnie na takim, takim tym przykładu fraza zabawki, no, to mhm. jest fraza zdecydowanie zbyt ogólna i bardzo trudna do osiągnięcia. Wpisując, klient, wpis użytkownik wyszukiwarki wpisując taką frazę może mieć wiele rzeczy na myśli. Niekoniecznie może szukać zabawek mhm. dla dzieci, może szukać zabawek dla psów. Na przykład może szukać zabawek dla niemowląt, a nasz sklep nie posiada zabawek Dokładnie. dla niemowląt. Tu myślę, że bardzo ważna jest, tak jak mhm. wspomniałaś, właśnie współpraca z klientem przy wyborze Słów, ale też takie spojrzenie biznesowe mm -hmm. na te słowa kluczowe, bo też czy nie jest tak czasami, że agencje się skupiają, same podsuwają, że będą pozycjonować te i te frazy, bo wiedzą doskonale, że to będzie łatwo wypozycjonować. Nie? Wiesz, o czym mówię też? Są też takie frazy. Tak. Yy, ogółem tu jest też kwestia yy, jakby formy pracy, yy, działania. Prowadzone są jeszcze czasem te właśnie działania za mm. efekt, yy, za efekt na frazę, od, którego, od, od których się już odchodzi. To o te zaraz zapytam mm. jeszcze, ale no, pytam jeszcze o tę kwestię yy, tej wymiany takiej informacji właśnie. Czyli, czyli na co ja mam pozycjonować w ogóle? No bo z jednej strony zbyt ogólnie to tam nigdy mm -hmm. się nie wypozycjonujemy. No dobra, 10 lat i masakra dużo budżetu, to tak? Ale są też takie słowa, które łatwo, ale one biznesowo nic nie dają. Bo okazuje się, że ten produkt mamy tylko na przykład przez miesiąc w ofercie. I co z tego, że my tak. będziemy to pozycjonować słowo, wypozycjonujemy Dlatego, się? Mm -hmm, ważna jest bardzo ta wymiana informacji. Mm -hmm. Briefy podsyłane do klienta regularnie. regularnie. Co mm. miesiąc odpowiedź na raport. Nie, okej, okay, to teraz te słowa kluczowe będą dla nas ważne. No, faktycznie. Dobra, to właśnie przejdźmy do tych rozliczeń może w takim razie. Jakie mm -hmm. są metody rozliczeń z agencjami w tym momencie, tak jak ty obserwujesz rynek? No i częściej już y, myślę, że występuje ta opłata abonamentowa, odchodzi się od, od, od y, opłaty za efekt, y, efekt mm -hmm. y, konkretnych fra fraz. Bo tu y -y. wtedy często mm -hmm. jest taka kusi, żeby pozynować te słowa i szukać takich, które jest po prostu prościej, łatwiej, bo więcej zarobi się z agencji y -y, na by, tym. Już w ogóle nie ma to jakby mm, wartości dla sklepów internetowych, które mm -hmm. zwykle są bardzo duże i warto. Na, na nie patrzeć e, całościowo e, i szukać możliwości widoczności na wiele fraz, e, a nie tylko skupiać się na jakiejś tam małej części serwisu. Mm -hmm. gdzie, gdzie, się to się, gdzie to się właśnie dzieje, gdy działamy tylko na konkretne frazy. Okej, okay, czyli co? Taki najprostszy, najbardziej popularny model aktualnie, którego właściciele sklepów nie powinni się bać, to co? To jest po prostu abonament za Badne? pracę, nie? Mm -hmm. Za pracę. Czasami agencje tak. podają pewnie... Za... Opłata jest właśnie stała, Ruch nam powoli Ustalone, rośnie. Teraz mamy się. coraz lepsze efekty i a ta opłata wtedy nie, nie, mm. nie, nie rośnie. Jakby. Mm, nie rośnie. Ewentualnie mm. rośnie kiedy jest więcej pracy, nie? No, załóżmy, kiedy kiedy chce na przykład, żebyśmy więcej linkowali tak dokładnie, zewnętrznie. Dokładnie. To są te media, Też jeszcze, też, tak... też jakby sami proponujemy, jeśli widzimy potencjał. E, większy budżet. Mówisz za siebie czy za agencję? Ogólnie wszystkie. Ty, ty proponujesz <laughs> Teraz mówisz, tak? mówię <laughs> za, za siebie, tak. Okej. Okay. Mm -hmm. No to, to jest fajna praktyka i tego się trzeba oczekiwać od agencji, mm -hmm. nie, że, żeby właśnie patrzyły, wychodzili z inicjatywą też i szukali rozwiązań. Okej, okay, to o modelu sobie powiedzieliśmy takim finansowym i współpracy, ale powiedzmy sobie jeszcze o SEO i o pozycjonowaniu jako takiej inwestycji, inwestycji w przód. Mm -hmm. no bo tak fajnie wspomniałaś w jakimś momencie, że jak odpalamy sklep, to często odpalamy Google Ads, bo mamy szybko przychód, mm -hmm. nie? A SEO jednak to nie jest takie szybkie. No, ale pytanie, czy to jest warte? Czy to warto robić e, e, mm -hmm. długofalowo? E, może zobrazujmy to naszym trochę słuchaczom, czy, czy warto, nie? Czy, czy, gdybyś ty miała sklep, czy to byś robiła? No, zdecydowanie no, chyba ten, tak. Słabe <laughs> pytanie, to by się inaczej nie robiła tego. SEO daje nam tak zwany efekt kuli śnieżnej. Czyli na początku mamy małą kulkę, którą toczymy i jest coraz większa. Także ten włożony wysiłek się opłaca. Na początku o te efekty faktycznie może być trudniej, ale przez tą włożoną pracę, systematyczność, cierpliwość, czas jesteśmy w stanie wypracować bardzo dobre efekty, które jak na przykład z jakiejś powodów e, przestaniemy na jakiś czas strony pozycjonować, nam nie znikną. Czyli co, wartościowe muszą być na pewno treści linki, żeby to, jak chwilę się zatrzymamy, to żeby to nie runęło, nie? Dokładnie. Ale to, to zawsze mhm. działa. Ja tak też powiem słuchaczom, przeglądam czasami te statystyki różnych sklepów, przede wszystkim w Analyticsie ten, i ten organiczny ruch, czy przyglądamy chociażby raporty, mhm. no jakie by nie działania były podejmowane od strony SEO, to zawsze ten organiczny idzie do góry. No chyba, że mamy sezonowość, wtedy może być spadek. Tak, Ale finalnie tak. zawsze to idzie do góry. No i ja bym się skupiał faktycznie na SEO, jako jedno z, ja tam chyba w przedmowie na początku podcastu powiedziałem, że jedno z najważniejszych e, źródeł, ponieważ, e, no chyba, że jesteśmy niszową marką, niszowe produkty mamy, to jest tam łatwiej, mhm. to wiemy, że to, to źródło jest najtańsze, mimo wszystko długofalowo, bo nagle jak już wypozycjonujemy to, włożymy pracę przez Dokładnie. 3 lata... To wiemy, mm -hmm. że to później będzie nam przychodziło no, bezpłatny ruch, nie? Mm, dokładnie, jakby ciągle rozszerzamy działania o, o frazy, nowe frazy, mm -hmm. także ten ruch budujemy cały czas. Cały czas. Słuchasz podcastu merytorycznie o e-commerce. Zaraz cię zapytam, ostatnie pytanie zadam ci, właśnie, na które wszyscy czekają, właśnie o budżety. Ale, no właśnie, jaki budżet mogę przeznaczyć? Ile czasu mogę? Najlepiej, żebym mm -hmm. zobaczył, jaki jest wzrost procentowy mniej więcej tych zamówień z organika. I można sobie taki przeliczyć, taki break-even stworzyć. Okej, okay, to wiem, że za trzy lata dojdę do poziomu, na przykład, mojej konkurencji. O ile ona mi nie odjedzie też, a pewnie trochę odjedzie, ale już mi to coś da, nie? To, to jest me mega ważne. Ja myślę, że też fajnie można podglądać w ogóle konkurencję na, przez similar web, nie? Tak? Temu, bo tam chyba też są źródła, skąd pozyskują ruch. Nie? Wiedząc mniej więcej, znając konkurencję, ile możemy mieć zamówień, jak wiemy, że na przykład mają tyle i tyle ruchu z organika, to wiemy, że jest potencjał w danej branży mm. i warto to robić po prostu. Nie? Tak, konkurencję możemy też podglądać, y, zarówno w Majestiku, jak Sanuto. i też Sanuto. No właśnie, to kolejne super mm -hmm. miejsce jest zobaczyć, to jest właśnie ekstra. Zanim się wezmę za to pozycjonowanie, zanim z, może zacznę nawet w ogóle sklep internetowy, stawić, jeżeli go jeszcze nie mam, a już mamy jest rozwinięty, mm -hmm. to warto sobie wrzucić. Bo nam się może wydawać, że kurczę, pozycjonujemy, no okej, okay, są wyniki, no ale ta konkurencja chyba sprzedaje cały czas więcej. I nagle dochodzimy do takich wniosków, że oni są, kurczę, nie wiem, no 20 razy wyżej, nie? I nagle o, to jeszcze mamy trochę pracy. Często mm -hmm. jest takie zdziwienie. No to już takie ostatnie pytanie o te budżety, nie? Bo mm -hmm. czy jesteśmy w stanie określić budżet i czas do osiągnięcia takich wyników? Je jeszcze, żeby ci trochę pomóc w tym mm. trudnym pytaniu, ja wiem, że <laughs> to nie lubi. Popatrz, mam jakiś sklep internetowy jakiś niszowy, gdzie jak wpiszę tą główną frazę w Google, to wyskakuje mi 300 tysięcy wyników wyszukiwań w Google. Wiesz, o jakim mówię tam wyniku? Tak, tak, Że tyle będzie w całym Google. No więc bardzo mało chyba, nie? 300 tysięcy to jest dość mało. No dość mało. Dość mało. No, z kolei porównuj, porównajmy to, załóżmy, nie wiem, do 5 milionów. To jest średnio pewnie, bo dużo to będzie w milionów pewnie, nie? Tak się spotykasz? Mm, tak. Różne, tak, po 10, 10 mm -hmm. nie? Więc teraz jaki budżet powinien i mhm. czas przeznaczyć na taką konkurencję dość niewielką, czyli te 300 tysięcy fraz w Google. No bo to też jest podpowiedź dla słuchaczy. Chcecie sprawdzić, jaka jest konkurencja? Mhm. To pytanie, czy to jest miarodajne, to co powiedziałem teraz? Znaczy ogółem po tym kątem tak nie patrzę, bo jakby... To jest dla każdej frazy inna sytuacja, mm -hmm. więc ciężko w ten sposób po, po właśnie to po tych analizach. Najlepsze, Żeby sprawdzić inaczej, e, chyba? Senuto, e, ale też po prostu świadomość konkurencyjności mm -hmm. branży. Są branże, które są bardziej konkurencyjne pod co są branże bardziej niszowe. E, świadomość, znaczy wiedza, jaka, z jakim sklepem będziemy mieć do czynienia, ile on będzie miał po stron mm -hmm. produktów. No dobra, to 300 mm -hmm. tysięcy wyników, nie? Na większość fraz w ogóle to jest taka no Bardzo niszowy produkt, nie? E, nie? Niszowy produkt typu czapki dla. Może to, to będzie zabrzmi drastycznie, ale mm, nie dobra, nie, nie dam tego przykładu, bo mnie zaraz tutaj e, w komentarzach polecą. E, czapki dla niemowląt e, z, tam, z różowym pomponem, mm -hmm. nie tylko takie czapki. Mm -hmm. Nie, mi, mam tylko produkty, jest moda tylko na z różowym mm -hmm. pomponem. Zapoczątkowałem taką modę. No, i jakim tu budżetem mniej więcej powinienem operować, żeby wypozycjonować się? Ogółem dla sklepów bardziej niszowych, gdzie, gdzie jakby ta konkurencja nie jest tak duża, ten budżet potrzebny na wypozycjonowanie sklepu i tak nie będzie wcale aż tak mały, mhm. bo myślę, że możemy sobie tutaj śmiało powiedzieć, że. Y, dla takich sklepów będzie to tak mamy, minimum... To jest to też takie no pojęcie tak, względne, nie? No Podam bo... tutaj przykład. Tak minimum myślę, że 1000 złotych mhm. dla działania dla małego sklepu mhm. y, to, to jest potrzebne. No, potrzeba tutaj... Y, Mówisz 1000 złotych, czyli taka obsługa specjalisty plus linki? Dokładnie, to okay. już jakby mhm. zawieram w tym wszystko. potrzeba no, właśnie w tej kwocie zawrzeć y, budżet na linki, y, opłatę za y, działania specjalisty, pozycjonera copywritera, mhm. programistę czasem, może czasem też grafika, także... O, to to, jest, to y, się zbiera, nie? To się zbiera. Czyli, Oczywiście też opłata za narzędzia no zajmuje się w tej, tej kwocie. Czyli taki tysiak, to jest takie minimum, nie? To jest takie minimum. A sufit jest ho. W zależności mm. od, od marki, nie? gdzie wydajemy nam ja, czy kilka tysięcy złotych, czy kilkanaście tysięcy złotych mm. i angażujemy e... copywriterów na stu. Często e, jeszcze można się spotkać z ofertami w okolicach, nie wiem, 300-500 zł, ale to jednak się mocno zastanowić, co e, jakby w takiej, takim pakiecie otrzymamy. Trzeba dopytać, czy będziemy otrzymywać tutaj wsparcie copywriterskie mhm. teksty SEO na stronę. Ile będziemy mieć e, dostępnego czasu, programi, e, pra, czasu czasu pozycjonera miesięcznie? E, bo może się okazać, że, że, że ten pakiet no, nie oferuje Skromny za wiele. Mhm. Mhm. Okej, okay, czyli tak od 1000 zł wychodzimy, gdybyśmy musieli robić to sami bez agencji. Mając taką podstawową wiedzę, którą trochę tutaj tu pozyskaliśmy, mm -hmm. jednak pójść te linkowanie samemu, to pewnie co około 500 zł miesięcznie na te linki. 300. No fajnie by było. No ale mm -hmm. tak 300, 500, 300 zł, mm -hmm. jeżeli tak totalnie zaczynasz od zera i, i, i znacie już te serwisy, o których powiedzieliśmy i macie tą podstawową wiedzę, to masz 300-500 zł. Możemy też próbować pozyskiwać część linków bezpłatnie. No Są też może linki nieco gorszej jakości, ale które też w jakiejś tam mniejszej ilości można pozyskiwać. Z jakichś komentarzy, z jakichś for tematycznych. Mhm. I to nie jest też tak, żeby słuchacze nas zrozumieli, że bez tych Budżetu bez tych inwestycji nie będziecie w organiku, bo to nie będziecie sprzedawać, jeżeli macie markę osobistą, to mhm. w ogóle bez takich działań będziecie już może wysoko. Nie? Tylko chodzi o to, żeby to rozszerzać, żeby sprzedawać jeszcze więcej i wykorzystywać tego organiczne wyniki. Bo ktoś może powiedzieć, no ja nie wydałem ani złotówki, a wy mówicie tutaj o 500 tysięcy złotych, i to jest prawda, e... bo tak będzie często, bo ktoś mhm. zrobił to tak, jak mówisz bezpłatnie. Aktualnie startując, myślę, że choćby delikatnie konkurencyjnym biznesem. Mhm. No, będzie ciężko, bez jakichkolwiek Spadnie działań pozytywnych. to co jakiś czas zamówienie, ale jednak jakimś rykoszetem, y -y. gdzieś tam, coś tam, nie? Y -y. Głównie to pewnie będą zapytania brandowe, jeżeli będziemy mieć y -y. Po popularny sklep. Sklepy, które nigdy nie prowadziły działań SEO, które istnieją już w spory czas na rynku, pewnie mają niektóre pozycje y -y. już naturalnie wypracowane. Tak, żeby też klienci wiedzieli, że klienci, mówię, złoż, słuchacze, e żeby się słuchacze wiedzieli, że jakiś sklep, który jest bardzo konkurencyjny, konkurencja taka duża, patrzycie na niego, znacie ten brand z telewizji i on jest wysoko na większość fraz, no to trzeba mieć świadomość, że oni miesięcznie naście tysięcy, jak nie kilkadziesiąt tysięcy Dokładnie. nawet wkładają na SEO. Nie? I to jest taka ważna świadomość. Mhm. Tu zaczynamy często o 500 zł, ale jak my jesteśmy w konkurencyjnej branży. Chociażby, jak w zabawek jakaś tam pewnie firma numer jeden, która jest, w, nie wiem, kto tam jest w Google, to prawdopodobnie wydaje kilkanaście tysięcy co najmniej. Tutaj należy też wspomnieć, że jest y, różnica między y, konkurencją, którą faktycznie zakładamy za naszą konkurencję, typu. Właśnie mały sklep, mhm. bo właśnie sprzedaje podobne produkty, ma podobną ilość produktów na sklepie i uważamy go za po prostu naszą konkurencję. A jeśli chodzi o SEO, tutaj liczy się konkurencyjność fraz, więc konkurujemy wtedy też z tymi ogromnymi graczami, mhm. bo, bo naj, oni najprawdopodobniej też będą zawierać w te kategorie które zawieramy my, nawet jeżeli sprzedajemy przykładowo zabawki drewniane, no to na stronach dużych graczy na rynku pewnie też takie się kategorie znajdują. Uh -huh. Dobra Beata, no to tym ty, ty, ty takim optymistycznym akcentem, <laughs> że można robić SEO bezpłatnie na początku, a później jest bardzo trudno, kończymy już dzisiejszą <laughs> rozmowę. E, dziękuję za poświęcony czas i co ty na to, żebyśmy gdzieś tam może w podsumowaniu odcinka, jeżeli wyrodzisz zgodę, uh -huh. żeby podać maila do ciebie. Jasne, jak najbardziej. Może, gdyby jakieś mm -hmm. pytanie, w tym oczywiście, jak zalejecie pytaniami Batę, to Bata w którymś momencie powie już nie, bo, bo na pewno ma co robić. Ale maila umieścimy. No i dziękuję Ci za rozmowę w takim razie. Mimo Dzięki było. bardzo. To była Brata Wysocka z Brent Active. Podsumowanie rozmowy wraz z przydatnymi linkami znajdziesz tradycyjnie na stronie odcinka marginruzzi.pl Ukośnik 032. Tam również umieszczę bezpośrednio kontakt mailowy do Beaty, a jak wspomniała, postara się odpowiedzieć na wszelkie wiadomości, więc warto skorzystać. Jeśli uważasz, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, możesz się odwdzięczyć w taki sposób, że zaobserwujesz ten podcast, na przykład w Spotify, klikając Obserwuj, czy dołączysz do naszej społeczności na Facebooku. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Słuchałeś podcastu merytorycznie o e-commerce prowadził Marcin Rudzik.